Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Od jaskiniowców do kosmosu. Dobra, zbudowaliśmy w Nippurze obóz górniczy i ponieważ nie mamy tutaj problemu ani z przestępczością, ani z chorobami, skupimy się na kulturze i nauce. Tak więc zbudujemy tutaj szałas opowiadacza, malowidła piaskowe i dziedziczenie wiedzy. No i zgromadziliśmy także naszą wielką wojenną bandę, którą ruszamy na południe. No i proszę, nasi szpiedzy odnieśli kolejny sukces, ponieważ mamy tutaj wgląd do drugiej osady Mongołów. No i mają oni tam dość sporo wojowników, jakimś cudem zdobyli także pewien skarb, no i jak widzimy, ulepszają także okoliczne tereny licznymi robotnikami. A ponieważ groźne mongolskie łodzie odpłynęły, możemy kontynuować zwiad na zachodzie. No i cóż, jeżeli uda nam się tylko dopłynąć dalej, to moglibyśmy tam teoretycznie odwiedzić liczne zamieszkane wyspy. No oczywiście o ile nie dokonali tego już Mongołowie. Tymczasem docieramy już na barbarzyńskie pogranicze. No i chyba obawiając się potęgi naszych wojowników, dwie barbarzyńskie jednostki postanowiły się wycofać. I świetnie, zbudowaliśmy w Akkadzie kolejny narodowy cud, a więc system toczenia po balach. Mamy tutaj jednak niestety przyrost chorób, no i przestępczość stoi także na dość wysokim poziomie. No dlatego też zbudujemy tutaj palenisko pogrzebowe, zbudujmy także imu. No i cóż, niestety nie mamy tutaj żadnego innego sposobu, aby zwalczyć choroby. No tak więc będziemy musieli się niestety pogodzić z ich obecnością, przynajmniej na obecnym poziomie technologicznym. Dobra, tak więc czas zaatakować barbarzyńców. Mamy tutaj dość ciekawą opcję, a więc przeprowadzenie tak zwanego ostrzału z dystansu. Mogą tego dokonać nasi łucznicy. Anna! Rażąc wszystkie znajdujące się na danym polu jednostki. Kolejnym plusem jest także fakt, że nie mogą oni na ten atak odpowiedzieć. No z tym, że niestety atak ten był bardzo, bardzo słaby i tylko w nieznaczny sposób wroga osłabił. Atakujemy więc wręcz. I niestety straciliśmy toporników. Mamy jednak sukces mieczników. Świetnie, kolejny oddział pokonany. A niech to, niestety, straciliśmy nasze psy. Dzieła dokończyli jednak nasi topornicy. No świetnie, tak więc złupiliśmy i zniszczyliśmy tą osadę, biorąc także do niewoli licznych jeńców. Okej, budowy w Nippurze zakończone. Tak więc kontynuując pracę nad kulturą i badaniami naukowymi, utworzymy tutaj Radę Starszych, no która poza zwykłymi tylko bonusami, zwiększy także badania naukowe aż o 25%. Zbudujmy tutaj także kurhan i utwórzmy malowidła naskalne. Okej, mamy tutaj jeszcze dwie barbarzyńskie jednostki, tak więc zaatakujmy. No niestety nasze szanse na sukces nie są wielkie, mamy jednak przewagę liczebną. Okej, niestety straciliśmy łuczników.
Straciliśmy kolejnych. Mamy jednak ostatecznie zwycięstwo. Udało nam się wziąć do niewoli, doprawdy, bardzo wielu barbarzyńców. Są oni jednak narażeni tutaj na, powiedzmy, ataki dzikich zwierząt, tak więc skierujmy ich tutaj. I powracamy także naszymi galerami na nasze wody. Kontynuujemy także zwiad. No i proszę, mamy tutaj barbarzyńską osadę oraz zwiadowców nowej cywilizacji. Zbudowaliśmy także kopalnię. No tak więc skierujemy tych robotników w pobliże Durkur i Galzu. Zbudowaliśmy także obóz drwali. I tymi robotnikami zbudujmy tutaj chatę. Okej, musimy teraz bezpiecznie zaeskortować tych jeńców na nasze ziemię. Minu! A tymczasem tą nową cywilizacją okazują się być Neandertalczycy. No proszę, bardzo ciekawa sytuacja. Co prawda nie są oni zbyt potężni, wyprzedzają w rankingu jedynie Arabów, ale przyjęli już własną religię państwową, którą okazuje się być tengryzm. No tak więc zmienimy troszkę priorytety naszych szpiegów i wyślemy ich także do Neandertalczyków. Niestety nasze łodzie zostały troszkę uszkodzone w trakcie sztormu. A co się tyczy Neandertalczyków, no to nie są oni prymitywni i zajmują się już rolnictwem. Tymczasem tymi robotnikami zbudujmy tutaj kolejny obóz drwali. U Sumerów narodził się kolejny wielki prorok. No i zrobimy sobie tutaj krótką przerwę od zwiadu, aby dokonać napraw. Naprawmy także nasze galery. I świetnie, konstrukcje w Akkadzie zakończone. Tak więc choroby spadają i skupimy się na przestępczości. Zbudujemy wytwórcę pochodni i ustanowimy dość drastyczną karę publicznego kamienowania. Okej, galery naprawione. No i wyruszymy chyba na kolejny niewielki zwiad, tym razem na północ. Tracimy także niestety złoto i będziemy zmuszeni obniżyć nakłady na badania. Opracowaliśmy taksonomię, a więc dziedzinę nauki odpowiadającą za klasyfikację rozmaitych gatunków i typów roślin i zwierząt. Badawcze i naukowe podejście do natury pozwoliło na lepsze jej zrozumienie i wykorzystanie. A więc tak, dwa mity, a więc mit płazów i mit tapirów będą generowały mniej punktów nauki. No i mamy tutaj także kolejny sposób na wykorzystanie pochwyconych zwierząt. Tym razem nie w formie mitów, a w formie opowieści. Te nie zwiększają w bezpośredni sposób badań naukowych, lecz poprawiają edukację. Okej, wybierzmy kolejną technologię. No i aby troszkę poprawić naszą kulturę, opracujemy taniec ludowy. Zakończyliśmy także budowy w Akkadzie. I świetnie, przestępczość zaczyna spadać. No i ponieważ ponieśliśmy ostatnio dość spore straty w walkach z barbarzyńcami, zwiększymy nieco ilość naszych wojowników. A więc dwa oddziały obsydianowych mieczników i jeden oddział łuczników. Okej, docieramy także z tą hordą niewolników na nasze terytorium. No i cóż, skierujemy tych jeńców do naszej najmniej rozwiniętej osady,
a więc Nippuru. A co się tyczy tego oddziału wojowników, to pozostawimy go w okolicy, tak aby bronił naszych południowych granic. Świetnie, łodzie z pływakami naprawione. No i proszę, natrafiamy tutaj na trzecią osadę Mongołów. No i niestety nie ma tutaj zaskoczenia, ponieważ zamieszkane wyspy zostały najwyraźniej odwiedzone przez Mongołów. A propos Mongołów, to natrafiamy tutaj na ich czwartą osadę. Okej, budowy w Nippurze zakończone. No i przydałoby się chyba także zrekrutować nieco wojowników do obrony granic na północy. Zrekrutujmy więc obsydianowych mieczników i łuczników. Dobra, możemy tutaj wykorzystać płytkie wody dookoła tej wysepki, aby popłynąć na południe. No być może Mongołowie nie odwiedzili jeszcze tych dwóch zamieszkanych wysepek. Dobra, rekrutacja wojowników zakończona w Akkadzie. No i cóż, przeniesiemy chyba do tego miasta naszą stolicę. Znajduje się ono w samym sercu naszego terytorium, będziemy więc w stanie dzięki temu zaoszczędzić nieco złota. Okej, niestety, wysepki te zostały najwyraźniej odwiedzone. Co my tu mamy? Natrafiamy tutaj na olbrzymiego ptaka, a więc wymarłego już orła Hasta. Okej, nie będziemy tutaj ryzykowali konfrontacji. I tak na wszelki wypadek odpłyńmy. Zbudowaliśmy także obóz drwali. A co się tyczy tego oddziału wojowników, to skierujemy go na nasze zachodnie granice. Okej, wykorzystamy tutaj bambusową rzekę, tworząc tu pola uprawne. Czas także wykorzystać jeńców. Utworzymy więc obóz niewolników rozrywkowych, który zwiększy naszą kulturę i zadowolenie. No i ponieważ po zdobyciu barbarzyńskiej osady udało nam się wziąć jeńców cywilnych, to możemy tutaj po prostu to plemię przesiedlić. No i super, mamy tutaj doprawdy potężny efekt, ponieważ populacja Nippuru wzrosła dzięki temu o 1. Z kolejnego wojskowego jeńca zrobimy niewolnika specjalistę. A co się tyczy trójki pozostałych, to niech także dołączą do naszej populacji. Nie będzie to miało aż tak dużego efektu jak w przypadku jeńców cywilnych. Przyspieszymy jednak kolejny wzrost populacji. U Rosjan pojawił się wielki prorok, a ponieważ populacja Nippuru wzrosła, mamy tutaj niestety problem chorowitości. Mamy jednak kolejny plus, a więc znaczące zwiększenie się naszych dochodów. Możemy więc minimalnie podnieść nakłady na badania. No i proszę, Mongołowie doprawdy dokonują ekspansji jak szaleni i natrafiamy tutaj na ich piątą osadę. Okej, świetnie, udało nam się upolować raje. Tymczasem Mongołowie pracują nad udomowieniem megafauny, Sumerowie nad społecznością, Rosjanie nad taksonomią, Portugalczycy nad uroczystościami, a Arabowie nad ideogramami. Docieramy także w pobliże Karakorum, a więc mongolskiej stolicy. No i jest to doprawdy potężne i niezwykle ludne miasto,
które populacją przewyższa zarówno Babilon, jak i Akkad. No tak więc Mongołowie wyrastają nam na doprawdy groźnego rywala. Pewna nieznana nam dotąd cywilizacja wybudowała nowy cud świata zwany Göbekli Tepe. A w naszym świecie są to odnalezione na terenie Turcji ruiny datowane na 10 tysięcy lat przed naszą erą. Jest to najstarsze odnalezione dotąd miejsce kultu zbudowane przez człowieka i jego początki sięgają okresu przed tak zwaną rewolucją neolityczną, a więc przed odkryciem rolnictwa czy też hodowli zwierząt. Cud ten bardzo mocno zwiększa kulturę, przyspiesza także pojawianie się wielkiego proroka i zapewnia we wszystkich innych miastach darmową chatę mędrca. No i co ciekawe, Neandertalczycy zbudowali także jakiś czas temu inny cud świata, a więc tresera jeleni. No i mamy tutaj także utworzenie wielu rozmaitych kultur. Dobra, tak więc tą grupę wojowników skierujemy na pobliskie wzgórze. Zrekrutowaliśmy także kolejnych wojowników w Nippurze i skupimy się tutaj w tej chwili na zdrowiu. Zbudujemy więc chatę mędrca, imu, halę biesiadną i zorganizujemy naszym ludziom zabawę w skakankę. Dobra, tak więc tą grupę wojowników także skierujemy na pobliskie wzgórze. Niestety nasze łodzie zmuszone są tutaj płynąć po rafie koralowej. Świetnie, zbudowaliśmy kolejną kopalnię. A tymi robotnikami zbudujemy już chyba zawczasu kopalnię na północ od Nippuru. No, pole to nie leży jeszcze w granicach naszej osady. Powinno się jednak tam znaleźć po przekroczeniu kolejnego poziomu kultury. Naprawiliśmy także galery, tak więc ruszamy w dalszy rejs. I odkryliśmy taniec ludowy, a więc nieco bardziej rozwiniętą formę tańca plemiennego, który stracił nieco na znaczeniu rytualistycznym, stając się zajęciem bardziej rozrywkowym. A więc tak, taniec ognia staje się budynkiem przestarzałym. Rozmaite festiwale będą generowały więcej kultury. Mamy także nowe budynki, które poprawią nasze szczęście i kulturę. A więc halę taneczną i teatr kukiełek. Mamy także nową afrykańską kulturę Masajów i dość interesującą umiejętność dla naszych wojowników. No, którzy będą mogli dzięki niej się regenerować nawet w trakcie marszu. Okej, wybierzmy kolejną technologię. No i ponieważ jakiś czas temu odkryliśmy koło, opracujmy rydwany. Okej, także to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce. A gdybyście chcieli wesprzeć mój kanał, m.in. po to, aby odcinki pojawiały się częściej, no to przypominam, że możecie tego dokonać za pośrednictwem Patreona. Link do niego znajdziecie w opisie filmu.